Mówi pan, że 90% prac na Europejce jest już ukończonych. Rzeczywiście w lipcu przejedziemy obwodnicą Wałbrzycha? Prawie całą? No tak, takie mamy, że tak powiem, takie mamy wspólne ustalenia z roboczych, bardzo intensywnie prowadzonych narad od właściwie początku inwestycji. Teraz te narady są już niemalże codziennie. Wszystko oczywiście zależy od tego, czy nie natrafimy znów na jakieś przeszkody w trakcie wykonywania prac. Myślę, że zaawansowanie budowy całej obwodnicy jest już znacznie większe niż 90%. Myślę, że pozostało nam około 2% na wykonanie. Oczywiście pozostają elementy kosmetyczne, oznakowanie, natomiast dzisiaj prace główne to jest ulica Kolejowa i Chrobrego. Rozpoczęły się wczoraj, czy przedwczoraj, rozpoczęły się prace przy drugiej, tej południowej nitce ulicy Wysockiego przy Tauronie. One wymagają specjalnego przygotowania jezdni, zbrojenia betonowego, bo tam jest konieczna odbudowa muru, który znajduje się przy siedzibie Tauronu. Wydaje się, że jeśli nie natrafimy na jakieś niespodziewane nowe elementy, takie jak, nie wiem, nie zinwentaryzowana jakaś sieć kanalizacji sanitarnej czy energetyczna sieć i podobne, to powinniśmy w lipcu tą drogą przejechać. Ja mówię ciągle, jeśli nie natrafimy na coś, bo pamiętajmy, że na tą obwodnicę, na tą drogę kierowcy, mieszkańcy Wałbrzycha czekali kilkadziesiąt lat. To, że ona powstanie i że będzie za chwilę służyła nam wszystkim, jest już faktem. Patrząc na gigantyczne problemy z dostępnością materiałów budowlanych, z cenami choćby paliwa służącego codziennie w tysiącach litrów do wykonania każdych prac drogowych przez maszyny budowlane i drogowe, patrząc na ogromną inflację i drożyznę, to, że my się właściwie zmieściliśmy jeszcze w okresie przed tymi wszystkimi perturbacjami, trochę zakrawa na cud, więc ja już patrzę z znacznie mniejszym wewnętrznym niepokojem na koniec tej inwestycji, bo czy ona odbędzie się za tydzień, za miesiąc, za półtora, to poza tym, że będziemy się musieli jeszcze chwilę pomęczyć, to już naprawdę nie ma znaczenia. Bardzo wielu inwestorów, prezydentów miast, marszałków ma znacznie poważniejsze trudności. One nas praktycznie ominęły, bo już nam stali aż tak dużo nie potrzeba, bo nie potrzeba nam cementu, betonu i wszystkich elementów niezbędnych do zbudowania tej drogi. Mamy już prawie wszystkie prace ręczne. Jeśli nie wykonane, to prawie już są wykonane, więc materiały są zamówione, wykonawca się zabezpieczył. W znacznie trudniejszej sytuacji są wykonawcy na wielu innych budowach drogowych w Polsce i nie tylko drogowych, więc wydaje mi się, że powinniśmy popatrzeć na to już z pewnym dystansem. Myślę, że kierowcy, o co proszę od prawie 3 lat, wytrzymają jeszcze chwilę, żeby już później swobodnie jeździć obwodnicą. No to już za 2 miesiące. Panie prezydencie, kilka pytań od mieszkańców, którzy proszą, aby spytać pana o kilka tematów. Jest poruszenie w sprawie śmieci. Czy wzrosną opłaty w Wałbrzychu? No myślę, że to jest nieuniknione i myślę, że my w tej chwili z naszą ceną 27 zł jesteśmy właściwie poniżej nawet średniej dla miast, nawet mniejszych od nas, więc podwyżki są nieuniknione. Robiliśmy wszystko, żeby wytrzymać jak najdłużej. Te ostatnie ceny ustaliliśmy około chyba prawie 3 lata temu, więc przy takim wzroście ceny paliwa, nośników energii, również kosztów pracy, wzrost cen jest nieunikniony. Chciałbym bardzo, żeby jeśli będzie podwyżka, ona pewnie jest nieunikniona, żeby ona była umiarkowana. Robimy wszystko, żeby obniżyć koszty, ale już dzisiaj
wszystkie właściwie miasta wokół nas, gminy mają wyższe ceny. Niektóre miasta w Polsce mają no, znacząco, znacząco wyższe ceny. My nie żyjemy w próżni, więc pewnie trzeba się z tym liczyć oczywiście. Analizujemy w tej chwili sytuację. Zresztą analizujemy prawie każdego miesiąca. I jak pan myśli, jak duża będzie ta podwyżka? 50%, 80%, 100%? Trudno mi powiedzieć. Będziemy analizować jako prezydent razem z całym zarządem ZUK-u, który z nami współpracuje. Absolutnie robimy wszystko, żeby ona była, no nie była jakaś drastyczna. I myślę, że drastyczna nie będzie, ale robimy wszystko, żeby po prostu uniknąć cen, które już w tej chwili są. Ja przypominam, że w niektórych miastach ceny są od jakiegoś czasu powyżej 50 zł. Dokładnie. A nasza cena 27 jest właściwie no, tylko i wyłącznie wynikiem tego, że sami mamy tą instalację, sami ją prowadzimy i sami organizujemy odbiór odpadów. Inaczej byśmy płacili no, astronomiczne ceny. Musimy sobie o tym jasno powiedzieć. Tak jest. Kolejne pytanie naszego widza, panie prezydencie. Kiedy tężnia solankowa w Parku Sobieskiego powstanie? No wykonawca, wykonam już właściwie wszystkie prace przygotowawcze, instalacyjne, fundament. Poprosił nas o wydłużenie terminu instalowania tej tężni, jeśli dobrze pamiętam, bo tych budów w mieście jest ogromna liczba. Myślę, że to jest koniec czerwca, więc powinniśmy w końcu czerwca tężnię uruchomić. Jesteśmy na etapie w tej chwili praktycznie zakończonych prac instalacyjnych w rozumieniu instalacji wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej, bo przecież tam chodzą pompy. Chyba już jest oświetlenie, bo byłem tam kilka dni temu na budowie, więc szykowano się do zainstalowania sieci pod oświetlenie. W tej chwili czekamy już właściwie na przywóz tych elementów, bo to są elementy drewniane tej tężni. One składają się z kilku segmentów i są montowane już na miejscu, więc spodziewam się, że to będzie szybko i powinniśmy przed najbardziej jakby oczekiwanym czasem, czyli czasem letnim, że ta tężnia będzie już funkcjonująca. Bardzo bym chciał i inicjatorzy, bo to jest projekt budżetu partycypacyjnego, też bardzo, bardzo czekają. A wieża widokowa? Kiedy powstanie? No kończymy prace projektowe. Projektowe, tak. Patrząc, mieliśmy nadzieję, a nawet bym powiedział takie plany, żeby tą wieżę zbudować jeszcze do końca roku, ale już dzisiaj wiemy, że dostępność materiałów, a przede wszystkim stali, z czym borykają się wszyscy wykonawcy i wież podobnych w sąsiednich gminach, jak i wykonawcy projektów drogowych, myślę, że po prostu zwyczajnie nie uda nam się do końca roku zrealizować i myślę, że trzeba się liczyć z tym, że będzie to na wiosnę przyszłego roku. Chyba, że będziemy mieli po prostu, czy wykonawca, bo najpierw musimy rozpisać przetarg. Dokładnie. Że wykonawca ma jakieś swoje zapasy, to może szybciej. Panie prezydencie, opozycja demokratyczna dyskutuje właśnie o wspólnej liście w wyborach parlamentarnych. Pan popiera ideę powstania jednej czy dwóch list po stronie opozycji demokratycznej? No przede wszystkim jestem aktywnym uczestnikiem pewnego projektu samorządowego, który właściwie trudno nazwać wprost politycznym, ale też samorządowym, tak. Ruch ten, czyli ruch Tak dla Polski, którego częścią jest nasze Dolnośląskie Stowarzyszenie Dolny Śląsk Wspólna Sprawa. Właściwie od początku apelowaliśmy o współpracę wszystkich środowisk demokratycznych, wszystkich środowisk samorządowych, wszystkich środowisk również politycznych, reprezentowanych w Sejmie i nie. Ten postulat nasz o współpracy miał również taki wymiar w jakiejś perspektywie, no, powiedzmy, konstytucyjnych terminów, również wymiar polityczny, wyborczy, więc od początku apelowaliśmy, jesteśmy jako samorządowcy, jedni związani ze środowiskiem politycznym, inni nie,
jesteśmy za jedną listą środowisk demokratycznych, opozycyjnych, w tym szczególnie samorządowych. Ale jak będzie, no pewnie to się okaże w takim czasie niezbyt dalekim od terminu wyborów, a ten termin jest nam, poza oczywiście konstytucyjnym, nie jest nam jeszcze znany. Tak jest, oczywiście. A czy pan sobie wyobraża wspólną listę demokratycznej opozycji w okręgu wałbrzyskim, na przykład z takimi osobami jak Roman Szałemej, Katarzyna Mrzygłocka, Tomasz Siemoniak, Monika Wielichowska, Marek Dyduch, Marek Kubala, Kamil Orpel, Marta Cinciała, Paweł Ozga? A dlaczego nie? Większość z tych osób jest mi osobiście znana, niektórzy są moimi przyjaciółmi, jak burmistrz Świebodzic na przykład, więc znamy się bardzo często od wielu lat. Nie muszę wspominać to o moich kolegach ze środowiska Platformy Obywatelskiej, więc wyobrażam sobie, mam nadzieję, że wyborcy, jeśli dojdzie do takiego, powiedziałbym, programowego zjednoczenia w duchu obrony wartości demokratycznych, wartości broniących konstytucję i to, co jest w niej zapisane, w obronie wartości wolnościowych, europejskich, wolności wyboru, to myślę, że nawet pewne różnice w podejściu do poszczególnych sfer spraw, które czasami są, to podejście jest różne, nie powinny przeważać nad wszędzie postulowanym na spotkaniach z mieszkańcami. Ja potwierdzam to, jeśli jest tylko spotkanie z mieszkańcami i ono jakoś tam zaczyna skręcać na powiedziałbym, tematy niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem miasta, co jest moim głównym zadaniem, to zawsze pojawia się postulat wspólnej listy, wspólnego czy zjednoczenia opozycji, tak bym powiedział. Więc muszę sobie wyobrażać, bo to nie tylko moja sprawa, to jest również postulat ogromnej rzeszy mieszkańców naszego miasta, którzy wyrażają to w bezpośrednich kontaktach ze mną. Więc nawet jeśli się pojawią różnice, należy je potraktować jako mniej istotne wobec zasadniczego faktu, jakim zasadniczego wątku programowego, jakim jest obrona demokracji, obrona wolności, obrona praw obywatelskich i statusu państwa europejskiego, silnego, takiego, o jakim marzyliśmy przez kilkadziesiąt lat po transformacji ustrojowej, a które jawi się jako rozmontowywane w ciągu ostatnich lat. A myśli pan, że liderzy tych poszczególnych ugrupowań politycznych i samorządowych, którzy tworzyliby tą wspólną listę, również w naszym regionie, dogadaliby się co do kolejności na niej właśnie? Wie pan, myślę, że rozumieją też jakby bez hamletyzowania no, historyczną chwilę, jaka się wokół nas dzieje, nie tylko dlatego, że nowe zagrożenia takie jak pandemia się pojawiły, nowe zagrożenia jak wojna u naszych praw, ale również takie jak nowe zagrożenia jak podważanie wartości konstytucyjnych, niezależności sądownictwa, niezależności mediów. Więc w świetle tych zagrożeń no, wzniosą się ponad nawet czasami osobiste różnice czy jakieś osobiste ambicje. Ale to oczywiście zależy od poszczególnych osób. Dla mnie ta sytuacja jest o tyle łatwa, że jestem samorządowcem i wiem, że to, co powinno mnie interesować i mnie interesuje, to samorząd w Wałbrzychu czy wokół Wałbrzycha, a pierwsze wybory, jakie będą, to będą wybory parlamentarne. Tak jest. Więc tutaj przede wszystkim należy to kierować dla tych osób, czy działaczy, czy też aktywnych środowiskowo osób, które mają ambicje właśnie parlamentarne. Mam nadzieję, że tak się stanie. A Roman Szałemej ma ambicje parlamentarne w tym roku? Nie,
Lub w przyszłym? Nie ma. Dziękuję. Nie ma. Dziękuję bardzo. Dr Roman Szałamej, prezydent Wałbrzycha, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dziękuję panu, dziękuję państwu.